To, co widzicie przed sobą, to HPZ400, do którego wsadziłem GTX 660, Xeona X5650 oraz 16 GB RAMu w triple channel i 128 GB SSD-ka Samsunga. Dzisiaj zobaczymy, jak radzi on sobie w grach oraz sparujemy go z dużo, ale to dużo wydajniejszymi kartami. Bez przedłużania, zapraszam do testów. Tak patrzę na te wszystkie wyniki i nasuwa mi się jedna myśl. GTX 660, czy tego chcemy, czy nie, to złom. Tak, to fakt, ta karta ma 12 lat, ale w mojej głowie ta karta była ustawiona sporo wyżej w hierarchii wydajności, przez co miałem zawyżone oczekiwania i nawet za te 100 zł bym jej po prostu nie brał. No ale dobra, czy jest jakaś opcja, aby dopłacić plus minus 150 zł i mieć sporo, ale to sporo wyższą wydajność? Tak, a jest nią GTX 970. Do zasilania karty będzie potrzebna przejściówka 6x8 pin, ale jak się już w nią wyposażymy, to sami zobaczcie, jak ten komputer w takiej wersji sobie radzi.
No i jak? Podobało się? Bo mi tak. W tym momencie z PC za 450 zł zrobił nam się PC za 600 zł, ale wydajność jest o tyle wyższa, że moim zdaniem naprawdę warto te 150 zł dopłacić. I wiecie co? Jak się bawić, to się bawić. Wsadzam RTX-a, dokładnie RTX-a 4060. Jaki z tego werdykt? Ten PC z GTX-em 660 nie ma sensu. No, bardziej nie sam komputer, a karta graficzna. No, ale jak wsadzimy coś wynajmniejszego i zwiększymy budżet do na przykład 600 zł, no to już ten sens będzie miał. Nie zastanawiajcie się nawet nad zakupem GTX-a 660 i od razu dopłacie do czegoś wydajniejszego. Nie mówię, że od razu te 150 zł do GTX-a 970, ale na przykład takie 70 zł do GTX-a 950, który i tak czy siak będzie sporo wydajniejszy od GTX-a 660. A co do tego RTX-a w tym PC-cie, no to nie. I na tym w sumie mogę zakończyć temat. Nie i koniec. 4060 jest zbyt wydajnym GPU dla tego procesora. I wydajność tego GPU jest zabijana przez procesor w sumie w prawie każdej grze, chyba tylko w Shadow of the Tomb Raider z RT w 1440p i w Stray w 1440p karta była na 100%, więc co, no nie wsadzajcie tam 4060, może 2060 na siłę, może tego bottlenecka by tam nie było, w co wątpię. Raczej by był. No nic, musiałbym to sprawdzić, no ale nie mam po prostu jak tego sprawdzić, więc... Wielkie dzięki za oglądanie, widzimy się w przyszłych materiałach, no i... See ya.